Hejka kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem wam o książkach, które udało mi się przeczytać w lutym. Ciężko mi to będzie przedstawić, bo wszystkie książki, które przeczytałam w tamtym miesiącu, są to książki, które należą do serii, więc żeby nie zaspoilerować, to ciężko będzie to wszystko przedstawić, ale postaram się zrobić tak najlepiej. Pierwszą serią, jaką przeczytałam, jest to polskie tłumaczenie serii Shatter Me. Jest to dosyć duża seria, bo z tego co kojarzę, to składa się ona z około 10 książek. Gdzieś tutaj wstawię wam, jaka jest ich kolejność. I tutaj polskie wydawnictwo postanowiło nam trochę ułatwić sprawę i w tej serii występuje bardzo dużo nowelek. Praktycznie pomiędzy każdą książką, prawie że, więc wsadzili po prostu te nowelki już do normalnych książek, żeby nie musieć kupować tych nowelek osobno. Więc na przykład w książce Dotknij mamy Dotknij mnie i Zniszcz mnie. Jest to mniej więcej tutaj dosłownie, tak jak nowelki, zazwyczaj około 100 stron. Więc jest to niezwykłe zaoszczędzenie pieniędzy, bo książki tak naprawdę kosztują 50 zł, czyli tak jak większość książek na rynku, na przykład w Empiku, a mamy tak naprawdę już tutaj dwie części z całej serii. Jest to seria, którą ja bardzo chciałam przeczytać i wiedziałam, że mi się po prostu spodoba, chociaż trochę się bałam, ponieważ była to pierwsza w sumie fantastyczna książka, jaką przeczytałam, jeżeli chodzi też o dystopijny świat. To książka opowiada o Juliet, która już od 264 dni jest zamknięta. Jest to spowodowane tym, że ma ona moc, dzięki której może zabijać drugą osobę poprzez dotyk lub zrobić jej po prostu dużą krzywdę, więc żeby jej nikomu nie robiła, mimo że oczywiście nie chce nikomu jej robić, zostaje ona zamknięta i później dowiaduje się, że chce być wykorzystana jako broń dla władz. Ona oczywiście nie chce się oddać w ich ręce, więc postanawia się sprzeciwić i odnaleźć po prostu w sobie jakąś waleczność i wydostać się z całej sytuacji. W międzyczasie spotyka chłopaka, którego myślała, że straciła na zawsze i to właśnie w nim znajduje swoje ukojenie. Tak zaczyna się pierwsza książka. Ogólnie dla mnie, jeżeli chodzi, ta pierwsza książka była taką książką do przebrnięcia. Wiadomo, że w tak dużych seriach potrzebna jest po prostu taka książka, która bardzo dobrze wprowadzi w cały ten świat, ponieważ no, tak jak jest to właśnie w dystopijnych światach i ogólnie w książkach fantastycznych, trzeba po prostu sobie zbudować ten świat i nie można od razu przejść do jakichś relacji między ludźmi, no bo nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi. Więc wiadomo, że ta pierwsza część może być ciężka do przebrnięcia, aczkolwiek mi i tak bardzo się podobała i bardzo szybko ją przeczytałam. I pierwszą część oceniłam na 4 gwiazdki z tego, co pamiętam, a nowelkę do tej części oceniłam na 4,5. Jeżeli chodzi o drugą część, to nazywa się ona Odkryj mnie i ma w sobie nowelkę Przełam mnie. No i nie będę wam zdradzała więcej szczegółów na temat tej książki, ponieważ zawiera ona w sobie, wiadomo, w opisie nawet spoilery co do pierwszej części, więc więcej na temat tej części wam nie powiem, aczkolwiek powiem wam, jak oceniłam. I Odkryj mnie, z tego co pamiętam, oceniłam na 4,5 i nowelę w tej części oceniłam chyba też na 4,5. I ostatnia część, która jest dostępna na razie do tej pory w Polsce, to Rozbudź mnie. I jest to po prostu książka bez noweli w środku, ponieważ akurat między trzecią a czwartą częścią żadnej noweli nie ma. To jest jedna z moich ulubionych w ogóle książek, jakby ta książka była niesamowita i jest zdecydowanie moją ulubioną. Jest to dla mnie 5 albo nawet 6 gwiazdek, po prostu na pewno jest o wiele, wiele lepsza niż pierwsze dwie części i no po prostu wywoływała we mnie więcej emocji i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała, więc jakby polecam przebrnąć przez pierwsze dwie, mimo że te pierwsze dwie i tak były dla mnie totalną przyjemnością, ale żeby w nagrodę dostać tą, no please. Tak więc czekam na dalsze informacje dotyczące serii i śledzę właśnie wydawnictwo, bo ponoć już tam przygotowywują. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ta seria była
już dostępna wcześniej w Polsce, tylko pod inną nazwą. Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałam. Ta po prostu ma nowe okładki. I fun fact, ta książka miała być ostatnią w ogóle w serii, ponieważ właśnie tak z ciekawości przeczytałam sobie podziękowania w tej książce. I tu właśnie autorka mówiła o tym, że ma nadzieję, że podoba nam się finał, więc wydaje mi się, że autorka pod presją też jakby czytelników postanowiła kontynuować serię, ale z tego co wiem, to i tak te dalsze części są bardzo fajne. Nie mogę się doczekać i przechodzimy teraz do drugiej serii, którą mam wam do pokazania. I następną serią, za jaką się zabrałam, była seria Devil's Night od Penelope Douglas. 6 książek, w tym 2 nowelki, czyli 4 duże, normalne książki. I każda duża książka jest o innej parze, o innym chłopaku z paczki, tak jakby. Też nie chcę spoilerować, bo ogólnie na tyłach książek nie jest napisane dokładnie, jak to tam wszystko wygląda, więc sama też tego się nie spodziewałam, jak zaczęłam czytać, a fajnie się to odkrywało. Od razu zaznaczam, że na pewno jeżeli macie jakieś, to wyszukać trigger warnings, sobie sprawdzić jakieś tam ograniczenia wiekowe i zorientować się, bo na pewno nie jest to lekka seria. Ja przeżyłam prawdziwy rollercoaster, zabierając się za te książki. Są na pewno wciągające i zdecydowanie inne niż wszystkie, więc nie nastawiajcie się tutaj na nic takiego zwykłego, słodkiego i lekkiego. Pierwsza książka opowiada o Erice oraz o Michaelu. Michael to starszy brat chłopaka Eriki, więc wiemy, jak to wygląda. Erika jest tak naprawdę zauroczona Michaelem od najmłodszych lat, ponieważ spędzali ze sobą czas tak naprawdę od dzieciństwa. Ta sytuacja właśnie z jej aktualnym chłopakiem, czyli bratem Michaela, nawet nie pamiętam, jak on ma na imię, tak szczerze, była tak trochę bardzo zaaranżowana właśnie przez rodziców i ona nie do końca czuła się dobrze po prostu w tej relacji, a Michaelem zawsze się interesowała, ale miał on nie za dobrą reputację i Erika wiedziała, że wiąże się z nim coś niedobrego i właśnie to ciągnęło ją jakby do Michaela. Ale Erika nie wie, że Michael już też bardzo dawno ją zauważył. I teraz, kiedy dziewczyna przeprowadza się na studia do jego miasta, to ich sytuacja się rozwinie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was serdecznie do przeczytania Korup. Bardzo mi się podoba to, że te wszystkie książki są ze sobą związane, a jednocześnie każda jest o innym chłopaku i o innej parze, więc bardzo lubię takie serie, które mają ze sobą powiązanie i dodatkowo mają różnych bohaterów i różne POV, bo wtedy po prostu więcej się dzieje, prawda? Drugą książką w serii jest Hideaway i jest to historia o Kaju oraz o Banks. W tej historii bardzo dużą rolę odgrywa opuszczony hotel, który stoi właśnie w ich mieście. I krążą takie plotki i mity, że w tym hotelu znajduje się 12 piętro, ale nie ma do niego dojazdu, ani windy się tam nie zatrzymują, ani nie ma osobnych klatek schodowych, więc nie ma jak się dostać. I właśnie Banks myśli, że tylko i wyłącznie to Kai chce od niej otrzymać i że skupia się on właśnie na odkryciu tajemnicy w hotelu. I rzeczywiście Kai i jego przyjaciele będą próbowali zestraszyć Banks, jednak nie zdają sobie sprawy, że Banks jest o wiele silniejsza niż oni myślą i będą mieli z nią lekki problem. W każdym razie uważam, że plot właśnie w tej książce rozwija się troszeczkę lepiej niż w książce Korupt i dzieje się tutaj już trochę więcej, ponieważ już bardziej znamy tych bohaterów i chcemy poznawać kolejnych, więc na pewno ciekawie się to czyta. I uważam, że fajnie bardzo była napisana. Zapomniałam powiedzieć, że tak, Korupt oceniłam na 4, a Hideaway na 5 z tego, co kojarzę, więc tutaj jest lekka różnica. I aktualnie jestem w połowie czytania Killswitch i to jest historia o Damonie oraz o Winter. I tutaj no na razie nie będę wam zdradzała, bo to ona będzie w podsumowaniu marca, ale powiem wam, że mam teraz taki jakiś zastój, ale nie ze względu na to, że nie chcę czytać, tylko ze względu na to, że nie miałam w ogóle czasu w tym tygodniu, ani w poprzedni weekend, więc tak naprawdę nic nie przeczytałam i zatrzymałam się po prostu w połowie, a bardzo chciałabym to przeczytać w ten weekend, więc zaraz po nagraniu tego filmiku właśnie zabieram się za montowanie i za czytanie, bo no chciałabym jednak to troszeczkę nadrobić. Żebym też przeczytała to, bo bardzo podoba mi się ta książka i chciałabym wiedzieć, jak się zakończy. No i też przy okazji, żebym miała o czym do was gadać w przyszłym miesiącu. I to są tak naprawdę wszystkie książki, które przeczytałam, więc
ciężko było się bardziej rozwinąć w tym odcinku, bo tak jak mówię, po prostu one są ze sobą połączone i zwłaszcza właśnie w serii Shatter Me nie miałam zbytnio jak rozwinąć dwóch książek, ponieważ mogłabym zaspoilerować tę pierwszą, co oczywiście nie ma sensu, ale mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem i oczywiście o zostawieniu subskrypcji i dzwoneczka, żeby być za wszystkimi następnymi filmami na bieżąco i my widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!